Po zapaści, jaka miała miejsce na polskiej kolei w latach 90., mogłoby się wydawać, że zawody kolejowe powoli wymierają. Nic bardziej mylnego. Ta gałąź transportu obecnie przeżywa renesans i coraz więcej placówek stawia na kształcenie młodzieży, która chce swoją przyszłość związać z koleją. Według danych w 2017 roku przyszłych kolejarzy kształciło prawie 40 szkół technicznych, zaś 4 lata później rekrutację otworzyły 53 technika oraz 10 szkół branżowych pierwszego stopnia. Wśród nich znalazł się zespół szkół nr 1 imienia Bolesława Krupińskiego w Lubinie, gdzie w 2021 roku utworzono pierwszą klasę patronacką kształcącą przyszłych pracowników kolei. Młodzież uczy się pod okiem specjalistów kolei dolnośląskich. Kolej to nie tylko przyszłościowa branża, to także pasja, która swój początek często ma już w dzieciństwie. W wielu przypadkach to właśnie z pasji wynika późniejszy wybór zawodu. Wiedzą o tym doskonale przyszli elektroenergetycy z Warszawy, którzy przy okazji wycieczki szkolnej do Wrocławia odwiedzili także siedzibę Kolei Dolnośląskich. Przyjechaliśmy z Warszawy, tak jak już wcześniej wspominałam, technikum nr 7 w Zespole Szkół imienia inżyniera Stanisława Wysockiego w Warszawie. Dawna kolejówka, warto wspomnieć, że nasza szkoła w tym roku obchodzi 150-lecie istnienia. Jest to pierwsze technikum, które powstało w ogóle na ziemiach polskich. Szkoła kształciła przyszłych kolejarzy. Obecnie szkoła posiada inne kierunki, takie jak elektryk, mechatronik, energia odnawialna, logistyka. No i oczywiście nadal są dwa kierunki kolejowe, transport kolejowy oraz elektroenergetyk transportu szynowego. Goście ze stolicy przyjechali na Dolny Śląsk nie tylko z uwagi na bogactwo kultury, sztuki i architektury Wrocławia. Celem naszej podróży był Wrocław, ale tak naprawdę podstawowym celem naszej podróży był właśnie przyjazd do Kolei Dolnośląskich. Klasa jest mocno zaangażowana w zdobywanie wiedzy z zakresu kolei, wszystkiego co jest związane z koleją. To odkryli, że tutaj na Dolnym Śląsku są zakłady i postanowiliśmy dopasować do tego cel naszej podróży. Takie podejście młodego pokolenia również jest dowodem na to, że kolej w Polsce nabiera rozpędu. Panowie z czwartej klasy za rok zdają maturę, ale już dziś mogą pochwalić się fachową wiedzą. Świadczyły o tym na przykład zadawane przez nich pytania. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli zabytkowe pojazdy w plenerowym muzeum i budynek dworca. Odwiedzili także hale serwisowo-naprawcze Kolei Dolnośląskich. No oczywiście jako przyszłego maszynistę najbardziej tutaj ciągnie mnie sercem do symulatora i do tej całego feedbacku, który generuje takie doświadczenia. Natomiast robi wrażenie cała rozbudowa tego miejsca i to jak wszystko się rozwija tutaj. Oczywiście nie mogło zabraknąć wizyty w Ośrodku Kształcenia Kadr Kolejowych KD, gdzie znajduje się symulator jazdy pociągiem typu Impuls 45WE. Tam adepci kolejowego fachu mogli spróbować swoich sił w roli maszynistów. Wybrałem szkołę ze względu na późniejsze perspektywy zawodowe. A powiedz, jaka ta perspektywa? Gdzie widzisz siebie w przyszłości? Jako maszynista. Dawniej technika i szkoły zawodowe kształcące przyszłych pracowników kolei znajdowały się przy węzłach kolejowych. Takie wykształcenie było gwarantem dobrej i pewnej pracy. Dziś, choć takich placówek jest mniej niż na przykład w latach 70., szkoły kolejowe są nadzieją na przygotowywanie młodych pokoleń do wykonywania zawodów związanych z najbardziej ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej. Koleją interesuję się od około 4-5 lat, mniej więcej tak jak przybyłem do tej szkoły swojej. A najbardziej fascynują mnie parowozy i stare koleje zabytkowe. Jestem już po jednych egzaminach zawodowych, na szczęście są zdane, drugie jeszcze są przede mną. Myślę, że dopiero dalszą karierę będę wybierał, kiedy ukończę swój kierunek. Młode osoby mają jeszcze czas, aby wybrać swój przyszły zawód. Jeśli Wy również pasjonujecie się koleją i chcielibyście związać z nią swoją przyszłość, nie wahajcie się. I kiedy przyjdzie pora, wybierzcie jedną z placówek ponadpodstawowych kształcącą przyszłych kolejarzy. Na Dolnym Śląsku taką wiedzę można zdobyć w technikach w Żarowie, Wrocławiu, Żarach oraz w legnickiej Henrykówce, a także w szkole branżowej pierwszego stopnia, która znajduje się w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie. Linki do poszczególnych stron zostawiamy Wam w opisie pod filmem.